Co spowodowało, że dzisiejszy wieczór postanowiłaś spędzić w kinie na premierze filmu Wyrwa? Dziecko dało mi wolne dzisiaj. Powiedziała: mamusiu, dobrze, ty, tobie też się coś należy. A zaprosiła mnie koleżanka, więc taki mamy babski wieczór. Tutaj trochę będzie o intrygach. O małżeńskich intrygach również. Ja wiem, że od swojego bajkowego ślubu na piasku przy morzu minęło już trochę czasu. Czy małżeństwo zmieniło coś w waszym życiu? Jest fantastycznie, naprawdę. Ja nie spodziewałam się, że może być aż tak dobrze i w zasadzie no, coraz bardziej się poznajemy. My już wcześniej dobrze się znaliśmy, byliśmy przede wszystkim przyjaciółmi, ale na przykład nie wiedziałam, że mój mąż tak wspaniale gotuje i będzie od strony kulinarnej tak o mnie dbał, więc trochę się dziwię, że się wciąż mieszczę jeszcze te same rzeczy, które tam w szafie wiszą przez 5 ostatnich lat, ale tak, mam śniadanko, obiadek, kolację, także ja coś jest cudownym mężem i kucharzem. Tak, są jakieś jego terytorium. A są jakieś minusy? No widzisz, zastanawiam się, więc jak się zastanawiam, to małżeństwa czy... Nie, no nie, jak się trafi na tę osobę taką, wiesz, naprawdę dla ciebie, to, no to nie, naprawdę nie. Wiele mówi się też o ślubie, który jeszcze się nie odbył. Mówię tutaj o Katarzynie Cichopek i o Maćku Korzajewskim. Czy ty widziałabyś ich w jakiejś na przykład pięknej stylizacji albo scenerii? Masz na to jakiś pomysł? Wiesz co, no nie pytali mnie o zdanie, ale myślę, że jeżeli do tego dojdzie, to najważniejsze, żeby to był ich dzień i to jest najważniejsze. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nasz ślub był przygotowywany w tak szaleńczo krótkim tempie, tylko i wyłącznie przez telefon oraz internet, bo naprawdę to przygotowania trwały 3 tygodnie, że najważniejsze było to, że będziemy tam my, że będą nasze rodziny, że będą nasi absolutnie najbliżsi, tacy sercu przyjaciele i to było clue. A to, że przy okazji to była plaża, że udała się cudowna pogoda, że ja miałam piękną suknię moją wymarzoną i że mój synek niósł obrączki, to wszystko to są jednak dodatki, tak? Najważniejsze jest to, żeby oni byli szczęśliwi tego dnia, czy będą ten ślub mieć w Grecji, czy w Pruszkowie, czy w Radomiu, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, po prostu będą wtedy na pewno bardzo szczęśliwi.